Monika Taranczewska, witam w programie Gości Dnia, a naszym gościem jest dzisiaj pan Jarosław Szczęsny, radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dyrektor Festiwalu Śląskie Bez Granic. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No już strój zdradza, o czym będziemy mówić, bo będziemy mówić właśnie o Śląskim Festiwalu Folklorystycznym, o drugiej edycji, ale zanim będziemy mówić o tej drugiej edycji, powiedzmy w ogóle skąd pomysł na to, aby taki festiwal w ogóle powstał. Pomysł się zrodził, można powiedzieć, w mojej głowie. Zawsze marzyłem o tym, aby na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego, w szczególności powiatu wiceskiego, raciborskiego, odbył się taki, czy zorganizować taki wielki festiwal międzynarodowy. Z względu na to, że na co dzień jeszcze tańszy już od studiów, można powiedzieć, od 1989 roku. To gdzie możemy pana zobaczyć? Gdzie widzowie mogą pana zobaczyć? O tak. No, znaczy ja akurat w tym festiwalu nie tańczę. Na festiwalu tym, można powiedzieć, jako pomysłodawca, inicjator, jestem dyrektorem. Koordynuje pan koordynuję, to wszystko. Tak. Choć organizatorem jest Zespół Pieśni Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Tak pani pytała, skąd ten pomysł. Ten pomysł przedstawiłem wówczas marszałkowi. Powiadom, wszystko jest związane z finansami i kto by sfinansował takie przedsięwzięcie. Marszałkowi Województwa Śląskiego się podobał ten pomysł. Skierował mnie do Zespołu Śląsk. Notabene jestem tam też członkiem Rady Programowej. Aby po prostu może wyraziłby wolę właśnie zespół, żeby to zorganizować. A względu na to, że Zespół Pieśni Tańca Śląsk organizował już wcześniej takie festiwale międzynarodowe, głównie właśnie w Koszyncinie, tylko koncerty były warsztaty, a później koncerty w Koszyncinie, więc ten pomysł mi się bardzo spodobał, dlatego żeśmy po prostu przyjęli tę koncepcję właśnie, żeby żeby taki międzynarodowy festiwal zrobić tutaj na terenie naszego subregionu, bo jak wiemy, na przykład Koszęcin, to już można powiedzieć gdzieś północna część województwa, więc też mają... nie wszyscy mogą tam się dostać i chcieliście chyba przenieść to może w tą stronę dokładnie, bardziej, dokładnie. Tak? Mamy też Tydzień Kultury Beskidzkiej, czyli pod Beskidzie, więc również takie międzynarodowe festiwale bywają, a tutaj na naszym subregionie zachodnim nie było takiego. A kiedyś... I to jest druga edycja. Pierwsza, możemy podsumować, jak ta pierwsza się udała? Tak, pierwsza edycja miała dwie osłony. Była osłona czerwcowa, gdzie występowały zespoły z Macedonii, trzy zespoły z Macedonia, Ukraina i Litwa. A w drugiej części to był właśnie okres wrześniowy, tak jak obecny w tym roku, był zespół z Turcji, Ekwadoru i z Chile. Bo to się zaczyna do 28 sierpnia i trwa do 4 września. I co przez te parę dni będzie się działo? 28 to jest, można powiedzieć, taki dzień roboczy, że te zespoły zjadą do nas. Niektóre to są zespoły, które gdzieś już koncertują za granicą, na przykład w Republice Czeskiej, czy koncertują na innych festiwalach w Polsce, a niektóre zespoły, które bezpośrednio do nas przyjeżdżają, na przykład Bułgaria czy Chorwacja. I od 29 się zaczną już koncerty. Właśnie 29. I gdzie ten koncert będzie można zobaczyć? Gdzie będzie można przyjść na ten koncert? Tak, pierwsze trzy w tygodniu, we wtorek, środę i w czwartek, czyli 29, 30, 31, one będą odbywać się koncerty na dziedzińcu pałacu, gdzie w swoim siedzibą Zespół Pieśni Tańca Śląsk. Z kolei na weekend, czyli od 1 września, 2, 3, czyli piątek, sobota, niedziela, te zespoły będą przyjeżdżać na koncerty tutaj w nasz subregion. Czyli co, w Racibórz, okolice? Tak, czy dokładnie. Tutaj? Pierwszy koncert się odbędzie o 16, 1 września na ośrodku wypoczynkowym w Oldzie. Taki też koncert był w ubiegłym roku tam organizowany i bardzo ładnie on wyszedł, bo to było też, można powiedzieć, spotkanie przy kawie i przy kołaczekach z regionalnymi koło gospodarzami wiejskimi, panie były w strojach ludowych, również też śpiewały, więc była taka bardziej to biesiadna forma. Bardzo fajnie się to przyjęło. A drugi koncert już tego samego dnia będzie taki galowy, pełny koncert w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu. Ja bym chciała zapytać o ten strój, w którym dzisiaj pan u nas jest w studiu, bo on właśnie między innymi do tego nawiązuje, ale to jest strój z jakiego zespołu, albo mógłby nam pan więcej powiedzieć, bo widzę bardzo ładne wykończenie na koszuli, widzę te elementy, które tu są, z jakiej grupy jest ten strój? Strój jest tradycyjny, to jest strój śląski. Przy czym wiadomo, na terenie Śląska są różne strony, są różne regiony, jest taki Śląsk Cieszyński, wiadomo, Beskid to też są Beskid Śląski. One się różnią trochę między sobą. Z Małogłębiem, a Raciborszczyzna ma jakiś tam strój, ale to jest oficjalnie przyjęte jako strój rozbarski,
jest bytomsko-rozbarskie jest przyjęte jako oficjalnie strojem śląskim. Dlatego też po prostu i w tym stroju możemy zobaczyć artystów zespołu pieśni i tańca Śląsk, tak? Również wszystkie te zespoły, tak jak ja na przykład na co dzień też tańczę w zespole Raciborzanie, jeżeli my tańczymy tańce typowo śląskie, no to jest tam właśnie strój do śląski strój. Czy tego typu festiwale, wydarzenia, czy nawet taki Tydzień Kultury Beskidzkiej, one nawiązują do tego, aby propagować kulturę, folklor, ale też pomagają tym młodszym pokoleniom zrozumieć właśnie tą historię? Jak najbardziej, bo przez taniec folklorystyczny są rytuały przedstawione, czy na przykład wesele i inne jakieś życiowe po prostu wydarzenia. Więc taki obywatel czy mieszkaniec może się zapoznać, jak to wszystko funkcjonowało, czy funkcjonowało w innych państwach. Jest to też właśnie taka wymiana pokazania regionów poszczególnych części świata, bo ze względu na to myśmy też w tym roku przygotowali bardzo ciekawe zespoły z różnych stron świata. Bo tutaj na początku naszej rozmowy nawiązałam też, że jest pan radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i podczas naszej rozmowy padło, że to właśnie Urząd Wojewódzki wspiera to wydarzenie z budżetu Województwa Śląskiego i tutaj marszałek też jest patronem tego wydarzenia, no właśnie, bo udało się zrobić pierwszą edycję i teraz udało się stworzyć tą drugą. Tak, jak najbardziej. Pierwsza edycja, myślę, że to był wielki sukces, bo to było w ogóle 15 koncertów, około 11 tysięcy widzów. Ale cieszy mnie na przykład takie sformułowanie, gdzie na przykład z przedstawicielem zespołu z Turcji przyjechał zarząd CIOF-u, czyli Federacji Światowej Folkloru, i gdzie pan powiedział, takie warunki, taka organizacja, to jak 40 lat jeździ, to nie miał, więc... Czyli to pokazuje tą moc, jaką tak, my mamy ale w tym tą marką wiadomo jest zespół pieśni tańca Śląsk, dlatego też festiwal, jak i warunki bytowe dla zespołów i organizacyjnie, no jest, myślę, na bardzo wysokim poziomie. A tu mamy plakat z pierwszej edycji? Możemy nie, to jest plakat obecnej, to możemy ją pokazać, żeby proszę. Nasi widzowie zobaczyli. Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia do 4 września. To też mamy nazwę Festiwal Silesia 2023. Tak? Tak. To jest cała pełna nazwa. Tak, Śląskie bez granic, Festiwal Silesia 2023. Ten Śląskie bez granic to... No właśnie, skąd ta nazwa Śląskie bez granic? Śląskie bez granic to, można powiedzieć, była moja propozycja, ze względu na to, że kiedyś historycznie w Wojsławiu się odbywały festiwale folklor bez granic. A ze względu na to, że teraz jest to na większą skalę, na skalę mojej koncerty, tak mówię, odbywają się w Koszyncinie, a również, że to finansuje Województwo Śląskie, tak mówię, również taka idea kultury, kultywowanie kultury regionalnej, regionalizmu jest w ogóle w strategii Województwa Śląskiego, więc żeśmy przyjęli nazwę jako ogólną, nawiązującą do naszego Województwa Śląskiego bez granic, a z kolei Festiwal Silesia 2023 to jest nawiązanie do wcześniejszych takich festiwalów, który Zespół Pieśni Tańca organizował sobie na terenie tam właśnie swojego pałacu, jak i również tam ościennych miejscowości, między innymi te koncerty się w ten czas w ramach Silesia odbywały w Częstochowie. Powiedzieliśmy już o tej dacie, powiedzieliśmy, że 28 jest oficjalne otwarcie i potem do tego 4. I teraz widzowie, którzy chcieliby się wybrać na to wydarzenie, mogą pojechać albo do Koszęcina, albo tutaj w stronę Raciborza. Ale co z tymi pozostałymi dniami? Jakie zespoły, jak ten harmonogram, albo gdzie mogą śledzić ten harmonogram, żeby wybrać sobie dzień, w którym chcieliby zobaczyć i uczestniczyć w tym wydarzeniu? Tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, to pierwsze dni, wtorek, środa, czwartek, można powiedzieć, tygodniu są w Koszyncinie koncerty, one się odbywają o godzinie 18. Kolejne dni już tutaj w naszym subregionie i tak mówię, pierwszy koncert na ośrodku początkowym w Oldzie o 16 w formie takiej, można powiedzieć, biesiady. Tam występują trzy zespoły w ramach tego festiwalu, a później jest cały już koncert galowy o 18 w Raciborskim Centrum Kultury. To jest pierwszy dzień tutaj na naszym terenie. Kolejnego dnia jesteśmy z zespołami w trakcie dożynków w Radlinie, tam, gdzie koncert się zacznie o 17:00 i później taki galowy koncert wszystkimi zespołami w Parku Miejskim w Wrocławiu. Czy te zespoły, które przyjeżdżają z zagranicy, one chętnie przyjeżdżają? Myślę, jak słyszą, że folklor, że wydarzenie, które odbędzie się w Polsce, przyciąga to te zespoły? Jak najbardziej. Sam jak tańczę w zespole, to największą atrakcją czy frajdą jest to właśnie, że można pojechać na jakiś ciekawy festiwal gdzieś za granicę. Myślę, podobnie jest właśnie jest w stosunku do tych innych tych zespołów, które przyjeżdżają do nas. Nawet tak przykład powiem, Turcja była tak zachwycona, że chciałaby kolejny raz do nas przyjechać na ten festiwal. Tak samo Ekwador.
pierwszym, można powiedzieć, przygotowaniu się do festiwalu był planowany, że przyjedzie, ale względu na to, że i rozpoczął proces wizowy, ale nie zdążył po prostu, bo po prostu on na dzień dzisiejszy ten zespół z Ekwadoru, który w ubiegłym roku był u nas w Polsce, jest obecnie na trzech festiwalach w Portugalii. O proszę. Ale widzę, że pan też tutaj przyniósł do studia oprócz grafiki tego wydarzenia też jeszcze informacje o zespołach chyba, tak? Które będą brały udział. I to są te zespoły, które przyjadą wtedy do Polski. W takim razie Śląsk, jak też tutaj padło, czy województwo śląskie i marszałek, i tutaj z pana jakby propozycji stworzenia tego festiwalu, pokazuje, że Śląsk nie zapomina o tym folklorze i to jest chyba też ważne, że o tym się nie zapomina. Tak, jak najbardziej. Czy zespół pieśni tańca Śląsk, który wjeżdża na podstawie świecie, ale również cieszy to, że z terenu naszego dużo zespołów funkcjonuje i wyjeżdża też i przedstawia ten nasz folklor za granicami naszego kraju. I też ważne jest to, żeby tutaj do Polski zapraszać zespoły i pokazać społeczności lokalnej tą inną kulturę, inny piękne stroje, pieśni, tańce, no to wszystko jest, myślę, fantastyczne i piękne i kolorowe, więc warto takie coś zobaczyć. Byliśmy oczywiście na Tygodniu Kultury Beskidzkiej, było widać tam te wszystkie zespoły, było widać zainteresowanie wśród ludzi, bo to jest coś innego, coś, czego nie mamy na co dzień, coś, co możemy zobaczyć i poznać właśnie tą kulturę. I teraz, czy na przestrzeni właśnie rok temu i teraz ta edycja, myśli pan, że ona przyciągnie jeszcze większą liczbę ludzi, że to zainteresowanie będzie rosło co chwilę? Myślę, że tak, bo jak w ubiegłym roku rozmawiałem z burmistrzami czy wójtami, to tak nie wiedzieli, co to jest, tak dalej, czy zaprosi, czy nie zaprosi, tak dalej, a jak później te zespoły przyjechały, zatańczyły, no to teraz są bardzo chętni po prostu, żeby te zespoły pojawiły się. Na przykład w ostatnim w niedzielę będziemy w trzech miejscach, na Dół Dożynka i Marklowicach, Muszanie i na takich parafialnych, można powiedzieć, Dożynkach Bołusznicy. Mhm. A więc zainteresowanie się zwiększyło tą drugą edycją. To bardzo cieszy, że po prostu włodarze miast czy gmin są tym też zainteresowani, aby przedstawić po prostu tą atrakcyjność po prostu tych zespołów wśród tutaj mieszkańców, bo jak ja sobie powiem, na przykład do małego Sołeca, jak Olza, to jak taki zespół Wyspy Zielonej Przylądka przyjedzie, czy Zimbabwe, no to myślę, że chyba jeszcze nigdy tam nie było w historii tej miejscowości taki zespół folkloryczny z takich tak daleka oddalonych miejsc, więc myślę, że to też jest bardzo atrakcyjne dla mieszkańców danego sołectwa, czy danej gminy. No i przy okazji będzie można zobaczyć stroje, te tradycyjne, w których występują te zespoły, i te nasze polskie, i zagraniczne. Tak. Nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić wszystkich, aby wzięli udział w tym wydarzeniu. Całą rozpiskę będzie można znaleźć pewnie na stronie internetowej. Tak. Całą rozpiskę można sobie znaleźć i na stronie właśnie aktualności Zespołu Pieśni Tańca Śląsk w Koszyncinie, ale też będzie na plakatach, w prasie lokalnej. Szukajmy w internecie, informacji. My pewnie też będziemy informować o tym. Tak, i w telewizji myślę, że tutaj w radiu gdzieś jeszcze się okaże i na plakatach. I również ci, którzy partnerzy w tych poszczególnych miastach, domy kultury i tak dalej, też sobie robią tam swoimi kanałami jakieś informacyjnymi po prostu tą promocję będą tego to wydarzenia. Propagować. W takim razie jeszcze raz na zakończenie przypomnę o tym ciekawym festiwalu folklorystycznym. Panu bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Życzę, żeby się to wszystko udało. My oczywiście będziemy o tym też informować. Ja też dziękuję bardzo telewizji, że mogłem przedstawić właśnie Śląskie Bez Granic, festiwal międzynarodowy tutaj bliżej przez telewizję naszym mieszkańcom, naszego subregionu. I w takim razie, drodzy Państwo, również zapraszamy, a ja bardzo dziękuję. Państwo również. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.